słyszalny? Tak. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Zapraszam na ostatni już panel w toku dzisiejszych deliberacji. Podobno najlepsze zakończenie to jest nowy początek. Porozmawiamy trochę na temat tego, co czeka Organizację Narodów Zjednoczonych i co w przyszłości czeka również Polskę jako jej uczestnika. Rozmawiać będziemy w składzie ekspertów do spraw ONZ-owskich. Będą to pan Jerzy Bałurski, dyrektor Departamentu Praw Człowieka i Narodów Zjednoczonych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pan Szymon Zaremba, koordynator programu Sprawy Globalne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz pani Agnieszka Wójcik, młodzieżowa delegatka Rzeczpospolitej Polskiej do ONZ, reprezentująca na Forum Narodów Zjednoczonych polską młodzież i organizacje ją zrzeszające. Proszę Państwa o zajęcie miejsc, a zgromadzonych prosiłbym o oklaski. Dobry obyczaj nakazuje też siebie przedstawić. Ja nazywam się Marcin Giełzak i reprezentuję tutaj Fundację Witna Polska oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Jestem jedynym nie ekspertem od tematyki ONZ-owskiej, więc nie tyle kwiatek u kożucha, co może strzęp kożucha rzucony między kwiaty, ale tym lepiej będę mógł wczuć się w rolę publiczności, która chciałaby na temat ONZ-u się czegoś dowiedzieć. I naszą rolą tutaj jako RODM-u jest nie tylko prowadzić debatę ekspercką, ale także popularyzować. I myślę, że dobrym sposobem na to, żeby przybliżyć tematykę ONZ-u szerszej publiczności, byłoby, jak powiadają w biznesie, przemówić językiem korzyści. Więc chciałem zacząć od pytania skierowanego do każdego z Państwa. Jakie obecnie Polska realnie odnosi korzyści z racji swojego zaangażowania w pracę ONZ-u, a jakie korzyści mogłaby odnosić dodatkowo, gdyby zaangażowana była jeszcze bardziej niż to ma miejsce obecnie? Może zaczniemy od pana dyrektora. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dwa słowa może przedstawienia się z mojej strony. Jestem zawodowym dyplomatą, od 20 lat pracuję w MSZ-cie, 10 lat spędziłem na placówkach, od ponad 2 lat kieruję Departamentem Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka. Głównym zadaniem, jakie przede mną postawiono, była to koordynacja polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, jako niestały członek w latach 18-19, jak również wybór Polski do Rady Praw Człowieka na kadencję 2020-2022. Więc w tych parametrach będę się wypowiadał. Mówiąc, nie jest wcale tak łatwo mówić o konkretnych korzyściach, ale rzeczywiście trzeba ich szukać. To znaczy aktywność państwa na forum ONZ, najważniejszej organizacji międzynarodowej, najważniejszej, jedynej de facto globalnej, uniwersalnej organizacji, która podejmuje wszystkie tematy z zakresu, jaki tylko sobie możemy wyobrazić. No to aktywność na tym forum jest tak naprawdę naszym obowiązkiem, zobowiązaniem wobec ludzkości. Tak? To bardzo takie może podniosłe słowa, ale no, Polska chce brać odpowiedzialność za losy świata, chce wpływać na kierunki po to, by dbać o pokój, bezpieczeństwo, poszanowanie praw człowieka, rozwój. To są te główne filary aktywności ONZ-owskiej. Więc nasza aktywność, to, że chcieliśmy być członkiem Rady Bezpieczeństwa, to, że chcieliśmy stać się członkiem Rady Praw Człowieka, to, że kandydujemy do Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ, to wszystko jest przejaw woli bycia aktywnym i wpływania na procesy decyzyjne. To znaczy, jeżeli państwo jakieś odchodzi od stołu, nie uczestniczy w procesach decyzyjnych, nie ma wpływu, no to samo się osłabia. Polska ze swoją historią, doświadczeniem, pozycją międzynarodową nie może sobie na to pozwolić. Jak wiecie Państwo, w różnych statystykach jesteśmy między 20, 30, 40 miejscem umieszczani w różnych kategoriach. No to nas sytuuje na tle 200 państw świata, no jednak w gronie tych, którzy powinni być aktywni i powinni zabierać głos w odniesieniu do spraw nie tylko ich dotyczących. Teraz mowa o korzyściach. Dlaczego mówię, że ciężko jest je tak zdefiniować? Dlatego, że
aktywność na forach organizacji międzynarodowych służy w dużej mierze budowaniu pozycji międzynarodowej państwa, jego siły, potencjału. I to jest potem, znajduje odzwierciedlenie w tym, jak inne państwa nas postrzegają, jak również nie tylko państwa, ale i przedsiębiorstwa, firmy, społeczeństwo obywatelskie, obywatele innych państw, jakim jesteśmy po prostu partnerem dla innych. Ale w konsekwencji to znajduje potem odzwierciedlenie w różnych decyzjach politycznych, ekonomicznych, społecznych. Więc to może takie bardzo enigmatyczne na tę chwilę, na początek odpowiedź. W toku dalszych wypowiedzi będę bardziej konkretny. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja może, korzystając z okazji, również podobnie jak pan dyrektor, króciutko się przedstawię. Nazywam się Szymon Zaremba, jestem doktorem nauk prawnych i analitykiem, a jednocześnie kierownikiem programu Sprawy Globalne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, instytucji analitycznej zajmującej się analizą stosunków międzynarodowych pod różnymi aspektami. Ja przede wszystkim skupiam się na problematyce związanej z prawem międzynarodowym i z dyplomacją wielostronną, przede wszystkim z ONZ-em, w dużej mierze z Radą Europy, czasem także innymi zagadnieniami prawnymi, na przykład z zakresu prawa europejskiego. Jeżeli chodzi o zadane pytanie, to ja powiem szczerze, że chciałbym podkreślić, co już właściwie troszkę padło w wypowiedzi pana dyrektora, że patrząc na ONZ, nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na ten element, którym jest zachowanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, do którego rzeczywiście ta organizacja została powołana, ale który nie jest absolutnie jedynym elementem istotnym w funkcjonowaniu tej organizacji. I teraz przykładając to, co właściwie było już przed chwilą powiedziane, na taki jakby codzienne życie państwa, to należy wskazać, że właściwie de facto z naszego udziału, z polskiego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, właściwie w systemie Narodów Zjednoczonych, czyli także w organizacjach wyspecjalizowanych i agendach i programach i tak dalej, korzystamy właściwie na co dzień. To znaczy państwo na pewno jesteście świadomi informacji dotyczących epidemii koronawirusa w Chinach i innych państwach, tak? I na przykład zwalczaniem tej epidemii, czy koordynacją działań, które podejmują państwa w dużej mierze, tak? Mających przeciwdziałać tej epidemii, zajmuje się WHO, tak? Światowa Organizacja Zdrowia. Z drugiej strony, jeżeli na przykład lecą państwo do jakiegoś innego państwa, to tak naprawdę te kwestie, które wiążą się z ruchem lotniczym międzypaństwowym, są z kolei regulowane bardzo szczegółowo przez różnego rodzaju dokumenty przyjmowane przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego czy ICAO. Tak? Jeżeli państwo na przykład wykonujecie połączenie międzynarodowe, to jest połączenie, które w gruncie rzeczy w dużej mierze zasady nawiązywania tego rodzaju połączeń i tak dalej wypracował Światowy Związek Telekomunikacyjny, tak? I tu. Jeżeli państwo wysyłacie paczkę czy list do innego państwa, to z kolei regulują konwencje pocztowe przyjęte w ramach Światowego Związku Pocztowego. Więc to, co państwu próbuję powiedzieć, to jest to, że tak naprawdę to naprawdę funkcjonowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych nie może być ograniczane tylko i wyłącznie do tego filaru pokoju i bezpieczeństwa, w którym rzeczywiście są pewne trudności, pewne wyzwania, ale one zawsze występowały i będą występować tak długo, jak nie będziemy mieli większej jednomyślności między stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Co więcej, jeszcze to może proszę państwu jeszcze podkreślić, jaka jest korzyść z naszego członkostwa, to warto odwołać się do takiej wypowiedzi jednego z dyplomatów amerykańskich, już nawet nie pamiętam, którego kiedyś stwierdził, że na każdego dolara, który wpłaca Amerykanin, tak naprawdę inne państwa dokładają 3 dolary w celu rozwiązania wspólnych problemów globalnych. Tak? W naszym przypadku to jest jeszcze lepiej, dlatego że Stany Zjednoczone płacą tam powiedzmy około 20-kilku% budżetu ONZ, a przynajmniej powinny tyle wpłacać, bo to wbrew pozorom nie jest obecnie tak standardowe, jak gdzieś padły głosy, dlatego że zwróciłbym uwagę na to, że Stany Zjednoczone mają obecnie około miliarda, około, przepraszam, chyba nawet biliona, nie, wydaje mi się, że miliarda, tak, bo to, wiecie państwo, tam jest bilion, to jest w języku angielskim, co prawdopodobnie chodziło o miliard
dolarów zaległości, jeżeli chodzi o składki. Tak? To są ogromne zaległości i w związku z tym organizacja właśnie jest obecnie w gruncie rzeczy w kryzysie, także poważnym kryzysie finansowym. Także między innymi ze względu na właśnie dość taki sceptyczny stosunek Stanów Zjednoczonych obecnie do jej dalszego finansowania. Ale to, co chcę powiedzieć, że w ich przypadku jest to 20 kilka procent, a w przypadku Polski to budżet, znaczy składka nasza do budżetu to jest około 1% budżetu NZ-owskiego. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli my wpłacamy powiedzmy złotówkę, tak, no to te 99 zł na rozwiązywanie tych problemów dokładają inne państwa. Tak? Więc musimy to docenić, bo w gruncie rzeczy sami nie bylibyśmy w stanie tych problemów rozwiązywać. To są przecież problemy, o których wspominałem i te różnego rodzaju elementy, jakieś aspekty życia, które są dla nas istotne, które wiążą się właśnie z tym codziennym funkcjonowaniem, o którym mówiłem. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak moglibyśmy zaangażować się bardziej, to oczywiście to jest bardzo trudne pytanie i tutaj się muszę stwierdzić, że to zależy oczywiście, co rozumiemy przez większe zaangażowanie, tak? W jakiej sferze mielibyśmy się bardziej angażować. Jeżeli chodzi na przykład o większe zaangażowanie poprzez członkostwo w różnego rodzaju organach, no to tutaj na pewno jeszcze w dyskusji wyjdą kwestie dotyczące naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, w Radzie Praw Człowieka, no to się wiąże z większym zaangażowaniem i z tego wynikają już konkretne, bardziej lub mniej korzyści. Z drugiej strony mamy zaangażowanie w pracę różnego rodzaju organizacji wyspecjalizowanych i z tego też mogą różne korzyści płynąć. To znaczy też oczywiście to zależy od tego, jak to wykorzystujemy. Dlatego, że na przykład stanowczo wielkim beneficjentem wielu organizacji, czy też na przykład takiej organizacji jak właśnie Światowy Związek Telekomunikacyjny są Chiny, które rzeczywiście bardzo precyzyjnie wybierają sobie powiedzmy organizacje czy departamenty w zakresie sekretariatu generalnego, w których starają się powiedzmy ulokować obywateli chińskich, którzy następnie podejmują działania, które są dla Chin korzystne. Tak? Jeżeli chodzi na przykład o ITU, o którym wspomniałem, to niewątpliwie działania Chin zmierzają do tego, żeby uzyskać większy wpływ na przykład na kwestie związane z regulacją internetu w przyszłości. Tak? Więc oczywiście to są kwestie, które w przypadku po prostu chińskim to zaangażowanie bardziej przekłada się także na większy wpływ na konkretne rozwiązania, które są przyjmowane i oczywiście być może w naszym interesie byłoby również podejmowanie prób, żeby pewne osoby z Polski także miały możliwość zajmowania takich stanowisk i wspierania takich osób. Natomiast oczywiście jest to bardzo trudne. Ja tutaj zdaję sobie sprawę, że porównywanie Polski z Chinami, jeżeli chodzi o potencjał dyplomatyczny i wiele innych potencjałów, jest bardzo trudne i jest dużym wyzwaniem, ale to co tylko chcę przekazać. No i wydaje mi się, że natomiast czy rzeczywiście Polska mogłaby może być nieco bardziej aktywna i co byłoby korzystne, to większe zaangażowanie, to byłyby moim zdaniem operacje pokojowe. Dlatego, że rzeczywiście i to trzeba oddać obecnie już rządowi, że udało się w końcu po wielu latach zapowiedzi Polsce powrócić, to zresztą o czym była mowa w poprzednim panelu, powrócić do Libanu. Trzeba tylko starać się, żeby ten nasz udział w operacjach pokojowych jeszcze bardziej się poszerzył, bo są korzyści zarówno jeżeli chodzi o zdobywanie doświadczenia wojskowego przez żołnierzy, no, obycie z innymi też warunkami, to w przypadku jakiejś konieczności podejmowania misji zagranicznych, nawet na przykład natowskich albo innych, to ma duże korzyści. To są też korzyści finansowe, dlatego że ONZ na przykład w przeciwieństwie do NATO, nie wiem czy Państwo wiedzą, w gruncie rzeczy w dużej mierze pokrywa te wydatki, które wiążą się z udziałem żołnierzy w misjach. Tak? Więc to jest ta korzyść w porównaniu z uczestnictwem w misjach innych organizacji. No, oprócz, nie mówię już o takich korzyściach jak czyste korzyści wizerunkowe, to znaczy pokazywanie, że Polska jest państwem, które aktywnie chce wspierać właśnie międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo i także poniekąd no, budujące system, to znaczy jeżeli my staramy się pomagać innym i dążyć do tego utrzymania pokoju w innych państwach, to możemy liczyć na to, że inne państwa też będą, czy też możemy przynajmniej oczekiwać, że inne państwa też będą starały się nam w tym zakresie pomóc i że będziemy mogli liczyć na jakąś wzajemność. Dziękuję bardzo i przede wszystkim bardzo dziękuję na wstępie organizatorom za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że mogę również w tym panelu zaprezentować jako perspektywę młodych osób.
Jak zostało to już powiedziane na wstępie, jestem liczą delegatką Polski do Organizacji Narodów Zjednoczonych w obecnej sesji Zgromadzenia Ogólnego, 74. sesji. A to oznacza, że jakby reprezentuję moich rówieśników, moje rówieśniczki, młode osoby na forum tej najważniejszej, największej organizacji międzynarodowej świata. I tak jak już moi poprzednicy wskazali, bardzo trudno jest wskazywać stricte na korzyści Polski, konkretnie Polski, z członkostwa w tej organizacji, co raczej powinniśmy mówić o stricte korzyściach społeczności międzynarodowej jako takiej, bo te trudno tak naprawdę przecenić. Pewnym oczywiście truizmem stało się mówienie o kryzysie ONZ, o kryzysie multilateralizmu, że coraz częściej nie sprawdza się ONZ w zakresie utrzymania pokoju, bezpieczeństwa właśnie jako tej swojej głównej misji, jaką sobie postawiły państwa w 1945 roku. Co też nie do końca jest prawdą, bo jednak udało się osiągnąć cel podstawowy, czyli zapobiegnięcie wybuchowi podobnemu kataklizmowi jak wcześniejsze dwie wojny o charakterze ogólnoświatowym. Natomiast właśnie tak jak wskazali też poprzednicy, też akcenty w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych zmieniły się. Już coraz więcej nacisku stawia się na rozwój społeczny, prawa człowieka. No jakby jest to siłą rzeczy taka pewna ucieczka z tego impasu, jaki stwarza problematyka głosowania, chociażby w Radzie Bezpieczeństwa i problematyka weta, ale właśnie trudno przeceniać szereg programów społecznych, humanitarnych, które powstają w obrębie ONZ, są realizowane przez ONZ i całą rodzinę ONZ. Dlatego mówię bardziej ogólnie o korzyściach całej społeczności międzynarodowej. Nie ma drugiego takiego forum międzynarodowego dostępnego dla właściwie wszystkich państw, wszystkich uznawanych. Ponadto z punktu widzenia na przykład kończności przestrzegania prawa międzynarodowego. Nie możemy zapominać, jak istotny jest chociażby Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, stojący właśnie na czele przestrzegania prawa międzynarodowego, czy ONZ jako forum dyskusji na temat rozwoju i kodyfikacji prawa międzynarodowego. To jest absolutnie istotne w tak złożonym świecie, w którym państwa mają tak bardzo różne interesy polityczno-prawne. I oczywiście to, co ja mogę powiedzieć, jakie korzyści, kiedy te korzyści mogłyby być większe, na pewno gdyby coraz częściej państwa na forum ONZ wsłuchiwały się to, co młode osoby mają im do powiedzenia. Bo rzeczywiście ogromnym plusem jest to, jak bardzo ONZ otworzyła się na młode osoby poprzez szereg różnych programów, nie tylko programu młodzieżowego delegata, ale szereg programów, gdzie po prostu zaprasza się młode osoby, żeby podzieliły się perspektywą. Byłoby dobrze, gdyby rzeczywiście liderzy, światowi decydenci coraz częściej wsłuchiwali się w te głosy. I to na pewno byłoby z dużą korzyścią dla całej społeczności międzynarodowej. I oczywiście no, to, co też świadczy o dużych korzyściach dla Polski, to oczywiście członkostwo w szeregu agendach w ramach organizacji wyspecjalizowanych ONZ, w ramach rodziny ONZ. I co oczywiście robimy, co robimy od wielu lat, i Polska jest obecna na tych forach aktywnie i często, i z tego się oczywiście należy cieszyć. Dziękuję bardzo za te głosy. Nie ulega wątpliwości, że społeczność międzynarodowa jako taka na działalności ONZ-u korzysta, ale nie mam jeszcze gotowości porzucić wątku ONZ-a sprawa Polska. Spróbujmy go pogłębić i skonkretyzować, odnosząc się do konkretnego przykładu. Niedawno zakończyliśmy naszą kadencję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jaki Państwa zdaniem jest bilans naszej bytności tam? Co się udało zrobić, a co jeszcze pozostaje wyzwaniem? Prosiłbym raz jeszcze w tej samej kolejności. Proszę Państwa, od początku, kiedy się przygotowywaliśmy do kadencji w Radzie Bezpieczeństwa, zdawaliśmy sobie sprawę, że pole manewru jest bardzo ograniczone. Ono wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z podziałów w łonie stałych członków Rady Bezpieczeństwa, którzy dysponują prawem weta, i z pewnej ich zazdrości do przekazywania spraw do decyzji niestałym członkom. Stali członkowie Rady Bezpieczeństwa strzegą swoich prerogatyw, a jeszcze dodatkowo nie chcą
ze sobą współpracować. Ten podział między Rosją, Chinami, Stanami Zjednoczonymi, polaryzacja stanowisk jest niezwykle silna i to jest powód, dla którego Rada Bezpieczeństwa, najważniejsze ciało międzynarodowe powołane do zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa, nie jest w stanie przywrócić pokoju w Syrii, w Jemenie, czy zareagować odpowiednio na łamanie prawa międzynarodowego przez Rosję w odniesieniu do Ukrainy. Stali członkowie nie chcą, żeby tematy, które dotyczą ich żywotnych interesów, były omawiane w Radzie Bezpieczeństwa. Także to jest źródło problemów i w tym tle my chcieliśmy się jakoś usytuować i jednak mieć pewne nasze, choćby drobne sukcesy. Tematem, który promowaliśmy, było poszanowanie prawa międzynarodowego. To jest temat bardzo ważny dla prezydenta Rzeczypospolitej i poprzez różne debaty, również z udziałem pana prezydenta, ministra spraw zagranicznych, my o tych kwestiach szeroko rozumianego prawa międzynarodowego mówiliśmy i odnosiliśmy to się do konkretów, do agresji rosyjskiej w Gruzji w 2008, do aneksji Krymu, do wspierania separatystów w Donbasie, również do wykorzystywania broni chemicznej w Syrii, czy w innych sytuacjach konfliktowych. Także my te sytuacje nagłaśnialiśmy. To, że się ich nie udało rozwiązać w czasie członkostwa, no cóż, takie są realia. Bardzo mocno za nasz priorytet uznawaliśmy poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego. Tym bardziej, że w zeszłym roku przypadała 70. rocznica konwencji genewskich z 1949 roku. Poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego jest szczególnie istotne dla ludności cywilnej na obszarach konfliktów. Czyli te sytuacje, o których mówiła pani Aleksandra w poprzednim panelu, czyli możliwości operowania organizacji pozarządowych, służb medycznych na obszarach konfliktów. To były tematy, o których mówiliśmy. I w czasie członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa dobrze jest mieć jakąś swoją własną rezolucję, polską rezolucję. No więc udało się. W sierpniu zeszłego roku, w czasie naszej drugiej miesięcznej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa, została przyjęta, zainicjowana przez Polskę, wynegocjowana przez Polskę, przez polskich dyplomatów, rezolucja Rady Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w konfliktach zbrojnych. Ktoś powie, no dobrze, ale co tam, 2-3-stronicowy dokument, co to zmieni? Ale proszę sobie wyobrazić, że po przyjęciu tej rezolucji mieliśmy szereg sygnałów od organizacji pozarządowych, od stowarzyszeń opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w krajach objętych konfliktami, że to im bardzo pomoże. Także dla mnie, jako dla urzędnika dyplomaty, był to taki czytelny przykład, że oto diabła, no, jest coś, w czym my konkretnie jakimś ludziom, organizacjom, społecznościom pomogliśmy. I na skutek tej rezolucji sekretarz generalny zobowiązał cały system ONZ-owski, wszystkie agendy UNHCR, WHO i wszystkie inne, żeby implementując różne programy pomocowe, uwzględniały szczególną sytuację osób niepełnosprawnych, które wymagają dodatkowego pewnego instrumentarium, opieki, żeby móc funkcjonować w tych różnych zakątkach świata, gdzie są konflikty. Jeśli chodzi o międzynarodowe prawo humanitarne, wypracowaliśmy, wynegocjowaliśmy w Radzie Bezpieczeństwa oświadczenie przewodniczącego, presidential statement. Bo dokumenty Rady Bezpieczeństwa dzielą się na dwa rodzaje. Najważniejsze są rezolucje, niższej rangi są oświadczenia przewodniczącego. I to był dokument poświęcony rocznicy konwencji genewskich, ale również znaczeniu implementowania tych konwencji genewskich przez państwa. Przypomnienie o obowiązkach, jakie ciążą na rządach, by we wszystkich swoich działaniach na całym terytorium, którym dane rządy, które dany rząd obejmują, no żeby te zasady prawa humanitarnego były respektowane.
I ostatnia rzecz. Naszym priorytetem zarówno w Radzie Bezpieczeństwa, jak i w rozpoczynającej się kadencji w Radzie Praw Człowieka jest ochrona mniejszości religijnych. Freedom of Religion and Belief. I zorganizowaliśmy specjalne posiedzenie poświęcone sytuacji mniejszości religijnych na terenach konfliktów zbrojnych. To jest temat niezwykle ważny w kontekście przede wszystkim sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie, których to liczba gwałtownie maleje na skutek konfliktów w Syrii, w Iraku, w Jemenie, w Libanie, znaczy na pograniczu i tak dalej. Przepraszam, trochę za długo mówię. Myślę, że absolutnie nie za długo tutaj mieliśmy okazję posłuchać rzeczywiście osoby, która miała do czynienia z całą tą maszynerią Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas naszego niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa. Ja jeśli mógłbym tutaj jeszcze powiedzieć coś na temat tego, jak wyglądało polskie niestałe członkostwo, to powiedziałbym, że przede wszystkim trzeba pokazać, trzeba docenić też z tych rzeczy, które może nie padły, a które może też głupio o nich mówić osobie, która była w to zaangażowana i głupio samemu siebie chwalić, więc ja sobie zdaję sprawę, że tutaj pan dyrektor był postawiony w dość trudnej sytuacji. To trzeba też powiedzieć, że rzeczywiście Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa była stosunkowo wiarygodnym i takim rzeczywiście przewidywalnym partnerem dla innych państw Unii Europejskiej. Na to wskazywano już wcześniej, na ile właśnie Polsce się to uda, na ile nie, na ile Polska będzie jakby powiedzmy jakimś takim enfant terrible tej całej Rady Bezpieczeństwa. Tak? Natomiast w praktyce okazało się, że Polska koordynuje wspólnie działania, że są podejmowane różnego rodzaju wspólne inicjatywy, są wydawane wspólne oświadczenia dotyczące zarówno właśnie wspominanych już czy Gruzji, czy Ukrainy, z Syrii, Kosowa i tak dalej, więc były podejmowane wspólne inicjatywy. Tutaj absolutnie, jeżeli chodzi o taką jedność Unii Europejskiej, ona była zachowana i tutaj Polska absolutnie grała wspólnie w tym, można powiedzieć, zespole i się z tego zupełnie nie wyłamywała, więc te jakiegoś rodzaju różne czasem gdzieś tam sygnalizowane w jakichś mediach czy innych miejscach obawy się nie spełniły. Jeżeli chodzi jeszcze o to, co moim zdaniem było pozytywne, to jest rzeczywiście to, co już właściwie pan dyrektor wspomniał, czyli ta działalność na rzecz regionu, to, że Polska rzeczywiście starała się właśnie chociażby te kwestie ukraińskie czy gruzińskie podkreślać. Dlaczego było to ważne? Państwo spytają, przecież co nas obchodzi Ukraina, jak to czasem się czyta na internetowych forach. I jest to istotne z prostego powodu, mianowicie z tego powodu, że jeżeli my staramy się utrzymać pewien system międzynarodowy, system pewnych norm, pewnych zasad, które obowiązują w stosunkach między państwami, to jeżeli te zasady są naruszane między pewnymi podmiotami, to każde kolejne naruszenie zwiększa nasze zagrożenie, zwiększa niebezpieczeństwo, że i nam może się to przydarzyć. Tak? Dlatego to, że Polska rzeczywiście podejmowała te działania, nawet jeżeli, tak jak tu było powiedziane, z przyczyn obiektywnych, to znaczy chociażby z tego, że ultimately z tego, że Rosja posiada weto w Radzie Bezpieczeństwa jako stały członek, to cały czas rzeczywiście to była rzecz, która była korzystna z punktu widzenia polskich interesów, polskiej racji stanu, ale także po prostu całego systemu międzynarodowego jako takiego. Tak? Bo właściwie tylko w interesie powiedzmy największych państw czy mocarstw leży to, żeby powiedzmy komuś coś mówiąc brzydko odebrać. I wydaje mi się, że to są te rzeczy, plus oczywiście te, niewątpliwie na pewno te kwestie związane z właśnie wniesieniem na forum Rady Bezpieczeństwa nowych tematów, tych właśnie dotyczących ochrony osób niepełnosprawnych, także dotyczących z tego, co również pamiętam, sytuacji osób, które zostały zrodzone w wyniku przemocy seksualnej w trakcie konfliktów zbrojnych. Tak, takie osoby są czasami stygmatyzowane, wykluczone społeczeństwo, one mają różne rodzaje problemy, więc tutaj Polska również podkreśliła właśnie podczas swojej kadencji ten aspekt, więc jest cała liczba pozytywnych rzeczy. I oczywiście, no wiadomo, ostatecznie skuteczność jest, znaczy niektórzy starają się mierzyć po prostu ilością właśnie powiedzmy wydanych rezolucji, czy ilością jakichś tam takich bardzo namacalnych powiedzmy efektów w skali, nie wiem, rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów, ale musimy sobie uświadomić, że to są rzeczy, które są przełomowe, one wymagają rzeczywiście bardzo
dużej ilości dobrej woli i zrozumienia ze strony wszystkich podmiotów, które są zaangażowane, a niestety o to póki co jest bardzo trudno. Tak, rzeczywiście bardzo trudno jest zwykle mówić w przypadku niestałych członków Rady Bezpieczeństwa o takich bardzo spektakularnych, namacalnych sukcesach, bo tak naprawdę jest to trudna rola, głównie gdzieś za zamkniętymi drzwiami w większości tych posiedzeń, których na przykład media nie informują, więc należy naprawdę z dużym uznaniem przyjąć wybór tematyki, agendy Polski podczas naszego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa, mając na uwadze, jak często dochodzi współcześnie do naruszenia prawa międzynarodowego i często niestety bez żadnych konsekwencji z punktu widzenia odpowiedzialności międzynarodowej, zwłaszcza to, jak trudna jest sytuacja ludności cywilnej, więc każde, im więcej mówi się o tym na forum międzynarodowym i w tym najważniejszym, jakim jest ONZ Rada Bezpieczeństwa, tym lepiej, więc to naprawdę należy przyjąć z dużym uznaniem. Temat Ukrainy, tak naprawdę znacznie więcej spotkań czy dyskusji, które odbywały się dzięki inicjatywom Polski właśnie w trakcie naszej tej obecnej kadencji 2018-2019. Bardzo istotne, bo czasami można mieć wrażenie, że społeczność międzynarodowa gdzieś tam trochę powoli zapomniała o tym temacie toczącego się konfliktu zbrojnego właśnie na wschodzie Ukrainy. Ważne i cieszy, że Polska jest cały czas adwokatem w tym zakresie Ukrainy, w zakresie przestrzegania tego porządku międzynarodowego. Co nie jest rolą łatwą, patrząc przecież na skład Rady Bezpieczeństwa i zwłaszcza jednego stałego członka. I też jakby to poszanowanie prawa humanitarnego też przejawia się na przykład w promocji bardzo istotnego organu międzynarodowej International Humanitarian Fact-Finding Commission, ustanowionej w ramach pierwszego protokołu dodatkowego do konwencji genewskich. Mamy tam swoją wiceprzewodniczącą, dr Miko Skuzę, i bardzo ważne, że Polska promuje istnienie tej instytucji. Komisja ta bada, współpracując na miejscu z poszczególnymi państwami, no właśnie naruszenia prawa humanitarnego. Pomaga często jako rozjemca w niektórych sporach, także w konfliktach właśnie zbrojnych. Więc na duży plus naprawdę należy spojrzeć na ilość, na pracę, na agendę. I jakby no, wyrazem takim wotum zaufania było na pewno wybór Polski teraz do Rady Praw Człowieka z bardzo dużym poparciem, jako to wotum zaufania społeczności międzynarodowej za 2 lata pracy w Radzie Bezpieczeństwa. I na pewno istotnym, pozytywnym akcentem zakończenia kadencji był powrót do operacji pokojowych, teraz do Liban, do operacji UN Interim Force in Liban. Mimo, że nie jest to łatwa rola, tak jak jeszcze raz powtórzę, właśnie tego niestałego członka, więc tym bardziej trzeba docenić no, te 2 lata w wykonaniu Polski. Czyli bilans wypada bardzo jednogłośnie, że mimo trudnych warunków i ograniczonych możliwości nie wracamy bez sukcesów, a przynajmniej nie pozwalamy, żeby sprawy dla nas istotne mogły być przemilczane. No to spróbujmy przejść od bilansu do planów na przyszłość. Kończymy naszą kadencję w Radzie Bezpieczeństwa, a będziemy teraz w Radzie Praw Człowieka i chciałbym zapytać, jakie w takim razie powinniśmy sobie postawić cele i czego możemy realnie oczekiwać od naszej bytności w tym organie. Proszę Państwa, Rada Praw Człowieka, najważniejszy organ międzynarodowy, ONZ-owski, podejmujący cały spektrum tematów poszanowania, respektowania praw człowieka. Ciało to składa się z 47 państw członkowskich, które w wyniku wyborów no, zmieniają skład. Więc cieszymy się z tego wyboru. Poza tym uważamy, że w działalności państwa na forum ONZ-owskim potrzebna jest ciągłość. Więc ponadto no, są te różne filary, jest pokój, bezpieczeństwo, prawa człowieka, rozwój. W każdym z tych filarów państwo, że tak powiem, które chce być na forum międzynarodowym widoczne, aktywne, pozytywnie odbierane, powinno być aktywne. Stąd ta nasza idea członkostwa, udało się, wybór jest. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek i wtorek, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz złoży wizytę w Genewie w ramach rozpoczynającej się sesji Rady Praw Człowieka, bo to ciało obraduje w ramach sesji 3 razy w roku, kilkutygodniowe sesje. W ramach tych 2 dni minister spraw zagranicznych wygłosi wystąpienie
informujące o polskich priorytetach. Weźmie udział w kilku side eventach współorganizowanych przez Polskę, przez polską dyplomację. Będzie side event na temat sytuacji w Donbasie z udziałem ministra spraw zagranicznych Ukrainy Wadima Prystajko. Będzie side event na temat działalności na rzecz mniejszości religijnych we współpracy z Wielką Brytanią. I tam też minister wygłosi wystąpienie po stronie brytyjskiej Lord Ahmad. Wystąpi minister na konferencji rozbrojeniowej ONZ-owskiej. Odwiedzi przy okazji, to już spoza ONZ-u, Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN na granicy szwajcarsko-francuskiej. Cały szereg wydarzeń w 2 dni. Ale to nasze 3-letnie członkostwo w Radzie Praw Człowieka no, ma pozwolić na promowanie kilku wątków. Po pierwsze, uważamy, że Rada Praw Człowieka, jej mechanizmy, tak zwane procedury specjalne, powinny być instrumentami efektywnego reagowania na sytuacje zagrożeń w odniesieniu do sytuacji krajowych, tam gdzie coś się rzeczywiście złego dzieje, tak, w poszczególnych regionach świata. Więc będziemy wspierać te mechanizmy, żeby były one po prostu efektywne. Będziemy promować temat mniejszości religijnych, będziemy promować temat sytuacji osób niepełnosprawnych. I podaję konkret. Od kilku lat polska dyplomacja, zarówno w ONZ-cie w Nowym Jorku, jak i w Genewie, promuje tak zwany Międzynarodowy Dzień Osób z Syndromem Downa. I proszę sobie wyobrazić, od kilku lat wysyłamy do Nowego Jorku albo do Genewy, w zależności gdzie są te spotkania, wysyłamy opiekuna, osobę dorosłą, wysyłamy przedstawiciela, no, młodą osobę z zespołem Downa, która jako self-advocate, tak to się nazywa, jedzie na spotkanie i w gronie zarówno dyplomatów, ale również przedstawicieli środowisk opiekujących się osobami Downa, z syndromem Downa, dyskutuje na temat sposobu lepszego, pełniejszego włączania tych osób do życia społecznego. Tak? Więc to jest konkret, bardzo taki drobny, ale wydaje mi się wartościowy i wiem, że te stowarzyszenia osób z syndromem Downa, które są rozsiane po całej Polsce, doceniają tę aktywność polskiej dyplomacji i uważają, kurczę, no jest jakiś konkret, robicie coś dobrego, pozwalacie nam nawiązać kontakty z naszymi partnerami z innych krajów, z organizacji międzynarodowych, pozarządowych. Więc tego typu rzeczy będziemy kontynuować. Ponadto w ramach Rady Praw Człowieka mamy naszą rezolucję o good governance na temat dobrego rządzenia, którą szczerze mówiąc już rozpoczęliśmy w Komisji Praw Człowieka, czyli w poprzedniczce Rady Praw Człowieka od 2000 roku. Raz na 2 lata tę rezolucję przedstawiamy i nadajemy jej specyficzny kontekst. Pewnego razu była ona poświęcona walce z korupcją. W kolejnym roku znaczeniu służby cywilnej w działaniach na rzecz promocji praw człowieka. W tym roku, w czerwcu, na sesji czerwcowej Rady Praw Człowieka przedstawimy rezolucję na temat dobrego rządzenia i dystrybucji środków publicznych w domyśle sprawiedliwego, tak żeby bogactwo, które dane państwo generuje, żeby to bogactwo było dystrybuowane w sposób sprawiedliwy, bo przecież w wielu państwach świata tak nie jest. Akurat Polska tutaj na tym tle wypada bardzo dobrze i może się wieloma rzeczami pochwalić. Dziękuję. Cóż więcej powiedzieć, co można więcej widzieć na temat tego, jakie będą priorytety Polski w Radzie Praw Człowieka, niż osoba bezpośrednio z Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest w stanie nam przekazać. To była okazja, żeby coś podpowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o, być może, to jeżeli chodzi o okazję, o to, żeby, znaczy po pierwsze jedna rzecz, która mi jeszcze przyszła do głowy, to jest to, że wydaje się, że jak zawsze podczas członkostwa w Radzie Praw Człowieka pewnym wyzwaniem będzie to konieczność, powiedzmy, także zetknięcia się z państwami, które w łonie samej Rady nie są do końca państwami, które prawa człowieka wystarczająco dobrze przestrzegają.
lub w których dochodzi do poważnych naruszeń, nawet jeżeli one same czasami są niezdolne. Tak? Mam tu na myśli z jednej strony te, które nie przestrzegają, to na przykład jest to na przykład Wenezuela, jest to powiedzmy w jakimś zakresie na pewno jeszcze Sudan, chociaż no, sytuacja od czasu, jak się te oba państwa Sudan i Południowy Sudan podzieliły, jest już teraz dużo lepsza w samym Sudanie, biorąc pod uwagę to, że po prostu jest ograniczony terytorialnie, ale jednak mamy też Libię, w której mamy bardzo poważne problemy związane z wojną domową i z dwoma konkurencyjnymi ze sobą rządami, więc niewątpliwie to członkostwo tych państw w Radzie jakby będzie pewne wyzwanie, natomiast z drugiej strony nie ma obecnie w Radzie Chin, które kiedyś był uważany za no, takiego trochę można powiedzieć hamulcowego, jest ze względu na ich bardzo dużą siłę dyplomatyczną i tak dalej, a teraz ich nie ma, więc wydaje się, że to jest jakaś rzecz, która dla nas jest pewnym no, pozytywnym elementem. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś rzeczy, w ramach których jeszcze Polska mogłaby jakoś się wypowiadać, oczywiście to są tylko i wyłącznie myśli tutaj, powiedzmy jakieś sugestie czy rzeczy, nad którymi można się zastanowić, to są kwestie na przykład dotyczące, bo one się rzeczywiście na agendzie Rady Praw Człowieka dość często pojawiają, dotyczące na przykład związków pomiędzy poszanowaniem praw człowieka a walką z terroryzmem, tak? To znaczy, bo z jednej strony mówimy o tym, że trzeba rzeczywiście ten terroryzm zwalczać i że no jakby jest to niewątpliwie ogromne zagrożenie, ale z drugiej strony musimy też zwracać uwagę na to, żeby zapewnić jakieś podstawowe gwarancje, jeżeli chodzi o prawo do sądu, czy prawo do mniemania niewinności i tak dalej. W systemach sądowniczych poszczególnych państw, no w państwach europejskich jest to prostsze, ale powiedzmy niekoniecznie w całym świecie, tak? Z drugiej strony mamy jeszcze sytuacje związane ze zmianami klimatycznymi. To są również kwestie, które niewątpliwie są istotne. Polska ma tutaj bardzo duży dorobek, biorąc pod uwagę to, że Polska była gospodarzem kilku szczytów klimatycznych i w związku z tym jest w stanie także wskazywać na to, jakimi zagrożeniami dla praw człowieka, takich może mniej standardowych praw niż powiedzmy tam, nie wiem, powiedzmy wolność wypowiedzi czy coś, ale takich praw jak, nie wiem, prawo własności czy tego typu rzeczy w związku ze zmianami klimatycznymi te prawa będą jakby coraz bardziej zagrożone. Zmierzam do tego, że na przykład mamy do czynienia z małymi państwami wyspiarskimi. Te państwa, jeżeli poziom wód odpowiednio się podniesie, zupełnie znikną z powierzchni ziemi. Tak? Ci ludzie, którzy mają jakieś swoje domy, swoje miejsca, w których żyją od lat, oni będą musieli znaleźć jakieś miejsca, gdzie się, za przeproszeniem, podziać. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązania. Takie pytanie, czy też nie można, powiedzmy, poszukiwać w tym, gdzieś w tej sferze, plus bardzo wiele innych zagrożeń tutaj związanych właśnie z, powiedzmy, różnego rodzaju przemieszczaniem się ludności, związanym z różnego rodzaju suszami, powodziami, innymi klęskami klimatycznymi, które wynikają właśnie z tych toczących się obecnie zmian. Dziękuję. Już przekazuję mikrofon, ale korzystam z tej okazji transmisji, żeby to powiedzieć, bo pan doktor powiedział jedną bardzo ważną rzecz na temat, nie jedną, cały szereg, ale jedna szczególnie zwróciła moją uwagę, na temat małych państw wyspiarskich. Otóż wyobraźcie sobie państwo, w zeszłym roku podjęliśmy w MSZ-cie decyzję, że będziemy wpłacać pieniądze na rzecz zapewnienia udziału delegatów z małych, najbiedniejszych państw wyspiarskich w sesjach w Radzie Praw Człowieka. Czyli po to, żeby dyplomata, dajmy na to, z Nauru, czy z Palau, czy z Mikronezji, mógł przyjechać do Genewy i przedstawić stanowisko swojego rządu, chociażby w sprawach zmian klimatu, ale we wszystkich innych. I to, no, wydaje mi się, że to jest taki fajny gest, w tym sensie, że Polsce zależy na tym, żeby dyskusja na temat poszanowania praw człowieka była absolutnie uniwersalna, czyli żeby każde państwo się mogło wypowiedzieć, żeby każda sytuacja krajowa mogła być przedmiotem wspólnego zastanowienia i decyzji różnych. Dziękuję. Cóż, co by tu więcej dodać? Rzeczywiście na pewno będziemy wszyscy bacznie obserwować następne lata naszej kadencji w Radzie Praw Człowieka. No, jest to organ trochę niewdzięczny, bo na pewno nie styka się z takim zainteresowaniem chociażby opinii publicznej, plus ostatnia no, częsta krytyka dotycząca właśnie państw, które znane są z złamania praw człowieka, zasiadają jako pełnoprawni członkowie. To już wszystko działa na niekorzyść w takim odbiorze społecznym tego ciała. Czy ostatnie stanowisko Stanów Zjednoczonych wobec Rady Praw Człowieka, to wszystko jest nam znane. Natomiast rzeczywiście też tutaj
podpowiedziałabym, że na pewno istotnym tematem jest klimat i to, jak on działa na przestrzeganie praw człowieka, no, chociażby temat, w cudzysłowie, uchodźstwa klimatycznego, bo wiemy, że nie możemy nazywać tego uchodźstwem zgodnie z brzmieniem samej konwencji, ale właśnie taka problematyka rosnącego problemu i przemieszczania się migracji ludności w obliczu zmian klimatu, co będzie problemem narastającym w następnych latach. I właśnie coś, w czym też Polska jest, może być dobrym przykładem, ekspertem, czyli a propos klimatu, czyli tego sprawiedliwego przejścia, transformacji, co też promujemy, bo to też w ogromny sposób oddziałuje na prawa człowieka, więc na pewno warto dzielić się dobrymi praktykami, temu też służy Rada Praw Człowieka, dlatego tak bardzo ten różnorodny skład regionalny jest tak, zasługuje na uznanie. Jakby a propos właśnie na temat uchodźstwa klimatycznego, to znając chociażby duże zaangażowanie Polski w poprzednich latach w powstawanie szeregu różnych konwencji praw człowieczych, już zaczynając od samego początku konwencji zapobiegania zbrodni, ludobójstwa i udziału Rafała Walenkina w niej. Także na pewno będziemy bacznie się przyglądać. Jest to kolejna duża szansa. Raz, że zaistnienie oczywiście na arenie międzynarodowej, ale dwa, no, dbanie o przestrzeganie praw człowieka na świecie. Czyli przekładając te wypowiedzi z języka dyplomatycznego na bardziej bezpośredni, będzie bardzo trudno, bo będziemy rozmawiać o prawach człowieka w gronie liderów łamania praw człowieka, natomiast mamy swoje tematy i nisze, w których możemy przeforsować nasze stanowisko i mamy też pewne wizerunkowe kwestie, które możemy wygrywać tym, że jako państwo przewidywalne, jako państwo, które o prawa człowieka na arenie międzynarodowej dba, będziemy zauważali, nasz głos będzie wysłuchany. Chciałbym jeszcze w tej rundzie pytań przejść na chwilę do kwestii bardziej ogólnych, bo myślę, że one dobrze podsumują i pogłębią to, co już było powiedziane. Mianowicie chciałem zapytać o to, jak byście Państwo widzieli pomysł Polski na siebie w ramach struktur ONZ-owskich. To znaczy, są takie kraje jak Kanada czy Norwegia, które aspirują do roli humanitarnych mocarstw, które chcą być liderami w pomocy humanitarnej. Francja na przykład chce być adwokatem państw frankofońskich, żeby nie powiedzieć wprost swoich byłych kolonii. Są kraje, które chcą być reprezentantami swoich regionów. Brazylia chce przemówić językiem Ameryki Południowej. Nigeria chce dać głos czarnej Afryce. Jaki pomysł Polska powinna mieć na siebie, z jakimi tematami powinna się kojarzyć, co jej marka narodowa powinna stanowić? Jest trudne pytanie, to już się ludzie tak nie garną do mikrofonu, zauważmy. Stało porządek. Tak, no jednak, no dobrze. Pytanie jest trudne i... Taki był zamiar. Taki był zamiar. To znaczy tak, nie wydaje mi się, że Polska powinna być państwem zainteresowanym jakimś niszowym tematem, bo są państwa, które mają swój jakiś taki temat i ciągną. Podam przykład, nie wiem czy najlepszy. Estonia jest świetna, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo i naprawdę super, że notabene weszli na nasze miejsce do Rady Bezpieczeństwa i robią z tego swój priorytet. Ale ja nie wydaje mi się, żeby Polska ze swoim potencjałem, doświadczeniem, położeniem geograficznym, doświadczeniem historycznym, że powinna się zawężać do jednego, dwóch, trzech tematów. Musimy reagować niejako trochę na bieżąco, więc trochę też trudno przyjąć jakiś temat, który w dłuższej perspektywie 30-letniej będziemy ciągnąć, bo proszę Państwa, Polska leży w regionie no, niestabilnym z punktu widzenia geostrategicznego i nie oszukujmy się, sąsiadujemy z pewnym niebezpieczeństwem ze wschodu i to wydaje mi się definiuje w ogóle całość polskiej, czy dużą część polskiej polityki zagranicznej. Dlatego w jakimś sensie było uzasadnienie i utrzymam to stwierdzenie, że jest uzasadnienie, by Polska cały czas bardzo mocno stawiała sprawę poszanowania prawa międzynarodowego, poszanowania norm z porządku społecznego, tak, karty Narodów Zjednoczonych, zapisów karty OBWE, tych dokumentów i z tym jest powiązane
Polska powinna silnie stawiać na multilateralizm, na znaczenie organizacji międzynarodowych. Wiem, że dzisiaj to nie jest hasło do końca nośne, bo ten multilateralizm jest pod bardzo silnym ostrzałem. To zrozumiałe, że jest pod ostrzałem Rosji i innych państw, natomiast no, uczciwie powiem trochę w swoim własnym imieniu, że z ubolewaniem odnotowuję, że nasz strategiczny partner Stany Zjednoczone dość krytycznie odnoszą się do multilateralizmu. Tak jak wspomnieliśmy, wycofanie się z Rady Praw Człowieka, wycofali się z UNESCO, wycofali się z porozumień klimatycznych paryskich i tak można by mnożyć, prawda? Ta lista jest długa. Wycofali się z Syrii. Na szczęście dla Stanów Zjednoczonych NATO pozostaje filarem bezpieczeństwa i to jest również nasz filar bezpieczeństwa i o ten filar bezpieczeństwa musimy dbać, czyli oprócz elementów poszanowania prawa międzynarodowego, kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego muszą być podstawą naszego dalszego zaangażowania na dziesięciolecia, ponieważ one stanowią o bezpieczeństwie państwa, a bez bezpieczeństwa nie ma rozwoju. Dziękuję. Na życzenie samych panelistów zachowujemy kolejność. Jeżeli chodzi o pewną markę, czy wizerunek Polski, wydaje mi się, że Polska rzeczywiście już od jakiegoś czasu taką markę ma, to znaczy trudno też powiedzieć, żeby była to marka, że tak powiem, wszechobecnie rozpoznawalna przez, powiedzmy, opinię publiczną poszczególnych państw. Tak? Natomiast no, wśród państw, pozostałych państw ONZ-u, wydaje mi się, że Polska rzeczywiście jest postrzegana jako orędownik przede wszystkim poszanowania prawa międzynarodowego różnego rodzaju, to znaczy zarówno jeżeli chodzi o te normy w stosunkach międzypaństwowych, jak i prawa człowieka, międzynarodowe prawo humanitarne. Z drugiej strony też Polska i tutaj zdecydowanie mogłaby to robić i dalej powinna robić. Od co najmniej lat 90. też bardzo wspiera, a właściwie kiedyś też to w jakimś zakresie robiła metody pokojowego załatwienia sporów. Więc również kwestie na przykład mediacji i różnego rodzaju tego typu rzeczy. Sądownictwo międzynarodowe, tu z całą pewnością w przypadku Polski można zauważyć już dotychczas, ale warto po prostu to kontynuować. Wsparcie dla chociażby otworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego, także wsparcie dla różnego rodzaju orzeczeń, które zapadają, a nie zawsze są wykonywane, tak jak na przykład orzeczenie w sprawie Morza Południowochińskiego, tak, jednego z trybunałów powołanych w ramach Stałego Trybunału Arbitrażowego, także dla Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tutaj jakaś marka jest jakiś potencjał. Oczywiście pozostaje pytanie, czy jeszcze można byłoby coś wyszukać i to jest kwestia tego, jakby jakie są nasze, powiedzmy, interesy i priorytety i dobrze byłoby je ustalać długofalowo. To znaczy prawda jest taka, że na pewno z całą pewnością to, co wspomniał pan dyrektor, czyli kwestia na przykład poszanowania praw mniejszości religijnych, ochrony chrześcijan, to jest też jakiś pomysł, to znaczy z całą pewnością mamy do czynienia z analogiczną praktyką w przypadku na przykład części państw arabskich, które stanowczo, konsekwentnie wypowiadają się w imieniu muzułmanów, tak? Albo nawet nie tylko państw arabskich, bo na przykład czyni to na przykład dość powszechnie Indonezja. Indonezja jest bardzo dużym adwokatem właśnie praw na przykład Palestyńczyków, ale także w dużej mierze ze względu właśnie na tutaj zbieżną wiarę, przynajmniej znacznej części społeczeństwa palestyńskiego i także wielu innych muzułmanów. Rzeczywiście Indonezja się w taki sposób próbuje właśnie kreować jako takiego trochę też państwo takie wspierające te osoby, które mają podobne wyznanie i tak dalej, tak? To też jest oczywiście jakaś wizja. Pytanie właśnie, jakby ostatecznie do czego dążymy? To znaczy, czy na przykład poprzez wspieranie tych mniejszości dążymy do tego, żeby polepszyć na przykład nasze stosunki z państwami chrześcijańskimi? Czyli pytanie, tak, właśnie z państwami Ameryki Łacińskiej, czy Filipinami, czy... No bo nie czarujmy się, że na przykład Europa jest regionem stosunkowo laickim, więc to jest powiedzmy może niekoniecznie, ale jest to jednak jakaś metoda również poszukiwania naszego miejsca, naszego pomysłu na siebie, tak? Także ta koncepcja. I znowu korzystam z tej mojej uprzywilejowanej roli pośrodku. Żeby opatrzyć krótkim słowem. Tak, może tylko drobne uzupełnienie. Mówiąc o mniejszościach religijnych, oczywiście w tyle głowy mamy chrześcijan, ale jednak czynimy to w sposób uniwersalny. To znaczy naszym priorytetem jest łączenie, a nie dzielenie. My nie chcemy się z innymi religiami, nie wiem, konfrontować, tylko chcemy
budować wspólnotę poszanowania wiary, dialogu międzyreligijnego, dialogu międzykulturowego. Czyli tak naprawdę to są działania, które mają długofalowo prowadzić do pokoju, współistnienia narodów, kultur, religii. I bardzo ważna rzecz, o której może jeszcze Państwo nie wiedzą. 14-16 lipca w Warszawie na Zamku Królewskim organizujemy międzynarodową konferencję on Religious Freedom we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Dwa dni będą poświęcone spotkaniom NGO-sów z całego świata, przedstawicieli różnych wyznań, religii, środowisk. I jeden dzień będzie poświęcony na posiedzenie ministerialne. To jest taka inicjatywa amerykańska, ale w której się chcemy jak najbardziej odnaleźć i wpisać i dołożyć swoją cegiełkę budowania sojuszu państw, które wysoko stawiają kwestie wolności religii. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że ta wolność religii jest jednym z fundamentów, podstaw demokracji. Z nią jest powiązana wolność słowa, wolność zgromadzeń, wolność stowarzyszania się i cały szereg innych wolności. A w wielu zakątkach świata z tą kwestią jest problem. Tyle, że naszym celem nie jest konfrontacja, a dialog i poszukiwanie wspólnego mianownika. Dziękuję. Dobrze by było, żeby się cały świat dowiedział, że to nasz monarcha powiedział, nie jestem królem waszych sumień. Choć możemy za to zapłacić cenę w postaci na przykład skonfliktowania się z Chinami, które mają duży problem z wolnością religii. Trafił pan w sedno tarczy. Ale nie przeszkadzam. Zapraszam tutaj do zabrania głosu. Tak. Ja bym też tak nie przesadzała, że czy Kanada czy Francja są aż tak bardzo na przykład sfokusowane na konkretnie jedno, dwa zagadnienia, bo oczywiście wiemy, że Francja dba na przykład o interesy frankofonii, czy Kanada rzeczywiście mocno zaangażowana w pomoc humanitarną, aczkolwiek jakby ich działalność jest bardzo uniwersalna, bo te państwa są po prostu za duże, zbyt silne gospodarcze, żeby wybrać jedno zagadnienie, tak jak Estonia. I podobnie uważam, jest tak trochę z Polską, że nie możemy zamykać się stricte na jakieś jedno bardzo specjalistyczne zagadnienie, no bo jednak to wszystko jest dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości. I też bym powiedziała, że moim zdaniem, tak jak przynajmniej śledzę od początku polskiego zaangażowania w ONZ, to właściwie jest pewna stała tendencja. To są cały czas prawa człowieka i prawo międzynarodowe. Jakby te dwa zagadnienia, one są cały czas właściwie od samego początku na agendzie Polski. Na początku się rzeczy, no, jeszcze patrzę do czasu PRL-u, no bo ten wybór praw człowieka, przestrzegania praw człowieka był bardziej taki bezpieczniejszy po prostu, niejako dozwolony w ramach tej swobody polityki zagranicznej, jaką mieliśmy w ONZ, bo też nie wszystko można było mówić, ale no, patrząc na historię, czy inicjatywy na temat rozbrojenia, właśnie deklaracji, potem konwencji o prawach dziecka, czy obecność Polski, mieliśmy jakby najdłużej spośród niestałych członków, spośród państw nie będących stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa swojego przedstawiciela w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Więc jakby wydaje mi się, że ten zarys jest jakby stały, nie zmieniający się, prawa człowieka i właśnie prawo międzynarodowe. Plus trzeba mieć cały czas na uwadze, że jednak w ramach ONZ Unia Europejska mówi swoim wspólnym głosem, że też należy mieć na uwadze to, co jest jednak wspólnym interesem tej Unii Europejskiej jako organizacji regionalnej, bo bardzo często stanowiska są przedstawiane w imieniu całej Unii Europejskiej, więc to wszystko musi być jakoś gdzieś ze sobą spójne i powiązane. No właśnie w ramach tej sieci multilateralizmu, ale uważam, że jest jednak to spójna koncepcja, trwała i zachowana przez te 75 lat. Dziękuję. Podoba mi się myśl, która wybrzmiała we wszystkich właśnie wypowiedziach, że Polska powinna patrzeć na tych największych graczy w ONZ i na nich się wzorować, raczej niż na państwach mniejszych. Zwracam się do publiczności. Czy mieliby Państwo pytania lub kwestie, które chcielibyście poruszyć? Jeśli nie, to ja mam jeszcze pytanie, nie mam problemu. Nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał, więc możecie Państwo rozważyć, na ile chcecie jakieś pytanie zadać. Ja przez ten czas zadam pytanie, które powinno nam trochę czasu wypełnić, dlatego zachowałem je na koniec. Jak się wpisuje w Google ONZ czy Rada Bezpieczeństwa, to zawsze pierwsza jest definicja, a drugie podpowiedź brzmi reforma. Są różne
pomysły na to, jak Organizację Narodów Zjednoczonych, a zwłaszcza Radę Bezpieczeństwa reformować. Na przykład pojawiają się pomysły, że skład Rady Bezpieczeństwa należałoby rozszerzyć tak, żeby była ona bardziej reprezentatywna, na przykład należałoby do niej włączyć Brazylię, może Japonię, może Niemcy, może Nigerię. Są tacy, którzy uważają, że wszyscy chętni z powyższych powinni tam być włączeni, bo skoro nie ma klucza, kogo odrzucić, no to należy przyjąć wszystkich. Prezydent Nixon obiecał Japonii pół wieku temu, że będzie członkiem Rady Bezpieczeństwa. Jest idealnie odwrotny pomysł, który rzucił jeszcze za czasów pracy w administracji Trumpa John Bolton, żeby ograniczyć skład Rady Bezpieczeństwa i żeby tam było 11 niestałych członków, a nie 15. Jakiego rodzaju reforma, czy w ogóle reforma, byłaby Polsce, naszemu regionowi na rękę i jakim działaniom w tej mierze powinniśmy sprzyjać? Dziękuję. Oczywiście jedna rzecz, co jest w ogóle realne, a druga rzecz, co byśmy chcieli. Prawda? Zacznę może od tego, co jest realne. To znaczy, żaden stały członek Rady Bezpieczeństwa nie zrezygnuje z prawa weta, bo jest to niesłychanie potężny instrument władzy. Nikt nigdy się na to nie zdecyduje. Zarówno Rosja i Chiny, USA, Francja, Wielka Brytania. Także ruszenie tych pięciu P5 tak zwanych jest niemożliwe. To, co jest możliwe, to dokooptowanie dodatkowych państw, zarówno w kategorii stałych, jak i niestałych członków, z zastrzeżeniem, że bez prawa weta. Bo z kolei te pięć państw nie zgodzą się na żadną reformę Rady Bezpieczeństwa, która by oznaczała, że kolejne państwa uzyskają prawo weta. Więc w mojej osobistej ocenie, to nie jest stanowisko urzędowe MSZ-owskie, tylko moje, prywatne. Mogę tutaj prywatne, czy nie mogę? Oczywiście. A, dobra. Ludzie zaczynają być ciekawie. Tak, więc moje prywatne jest takie, że przez kolejne 20-30 lat będziemy dyskutować o reformie Rady Bezpieczeństwa i nic z tego nie wyjdzie. I w końcu pewnie dojdzie do tego, że będzie reforma, dokooptowanie tak zwanych półstałych państw, które będą stałymi członkami, ale nie będą miały prawa weta. No i wtedy rzeczywiście jest to grono Niemcy, Brazylia, Japonia, Indie, Brazylia, Nigeria, które są w grze. I tutaj już wracam na pole urzędnicze, co my jako Polska w tej grze powinniśmy próbować uzyskać? Powinniśmy próbować uzyskać dodatkowe miejsce niestałego członka dla grupy Europy Wschodniej. Bo wybory do Rady Bezpieczeństwa odbywają się w ramach grup regionalnych. I żeby Polska mogła być w Radzie Bezpieczeństwa częściej niż raz na 25 lat, to musiałoby być dodatkowe miejsce dla naszej grupy regionalnej. Wtedy może w ramach tej dużej grupy regionalnej po prostu częściej byśmy mogli zasiadać, bo byłoby dodatkowe miejsce. Więc o to my postulujemy i wszyscy, jak do nas przyjeżdżają i pytają, hej, czy poprzecie naszą wizję reformy, to my zawsze odpowiadamy, zastanowimy się, ale nasz warunek jest taki. Dodatkowe miejsce niestałe dla Europy Wschodniej. Dziękuję. Bardzo ciekawe, bo w czasach Ligi Narodów Polska miała razem z Hiszpanią, zabiegała właśnie o taki status półstałego członka, więc jest precedens historyczny. Ja przyznam szczerze, że bardzo mi się podobała właśnie ta wypowiedź od pana dyrektora, bo ja się tutaj rzeczywiście w pełni zgadzam, że realnie rzecz biorąc nie możemy absolutnie liczyć kiedykolwiek na to, że jakikolwiek stały członek Rady Bezpieczeństwa zgodzi się na to, żeby zostać pozbawiony w ogóle prawa weta. Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie, ale naprawdę dłuższej i pytanie oczywiście, w dłuższej perspektywie byłoby teoretycznie być może możliwe uzyskanie jakiegoś konsensusu wokół rezygnacji z użycia prawa weta w przypadkach najcięższych zbrodni przeciwko ludzkości. Także jeżeli dochodzi do bardzo poważnych zbrodni ludobójstwa, zbrodni wojennych, ale na bardzo poważną skalę w określonych konfliktach, to że stali członkowie powstrzymywaliby się od wykorzystania prawa weta. Ale to jest możliwe moim zdaniem
tylko i wyłącznie, dlatego tym bardziej przychylam się do wyzwania pana dyrektora, to jest moim zdaniem obecnie możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli doszłoby do bardzo poważnych zmian wewnętrznych w Rosji i w Chinach. Tak? Dlatego, że nawet jeżeli byśmy próbowali tutaj wskazać na to, że państwa demokratyczne, no bo w gruncie rzeczy tak trochę jest, tak mówi się o P3, czyli o Stanach, Wielkiej Brytanii i Francji, jako tych, które czasem podejmują jakieś inicjatywy w odniesieniu do różnych konfliktów, czy syryjskiego, czy innego, próbując doprowadzić do jakiejś interwencji, która miałaby na celu właśnie zapobieżenie jakimś takim naprawdę masowym naruszeniem praw człowieka. Ale jednak zawsze, czy to Rosja, czy to Chiny, zwykle Rosja, bo jest po prostu mniej, jakby to powiedzieć, no to jest wynika ze względów kulturowych, ale po prostu mniej obawia się z tym wetem wystąpić. Zwykle z tego weta korzysta, albo przynajmniej z groźby weta, co w gruncie rzeczy równa się temu samemu. I wydaje się, że no, gdyby doszło do, tak jak mówię, poważnej zmian politycznych, znaczy dosłownie, to wtedy być może po prostu z demokratyczną Rosją, demokratycznymi Chinami, być może byłyby w stanie te państwa na podstawie takiej wspólnoty wartości porozumieć się i ustalić, że z tego weta w tych przypadkach, o których mówię, nie korzystają, bo w ogóle wykorzystać weta, wydaje mi się, absolutnie nie możemy na to liczyć. Tak? To znaczy, że żeby jego się pozbyć, że tak powiem, z Karty Narodów Zjednoczonych, oczywiście przy reformie, przy jej rewizji tejże karty. Tak? Dziękuję. To przypomina mi, jak rozmawiałem z ekspertem z think tanku, który na pytanie, czym się wasz think tank zajmuje, powiedział demokratyzacją Rosji. Wtedy odpowiedziałem, że a mówią, że już nie ma dożywotniego zatrudnienia. Od bardzo, bardzo dawna toczy się dyskusja i toczymy ją cały czas, jak właśnie reformować ONZ, co zrobić z tym nieszczęsnym prawem weta. I nie wiem już, którą taką dyskusję jakby ja słyszę też osobiście, bo jest to po prostu jeden wielki impas, który ciężko przełamać, bo wystarczy spojrzeć na dokładnie artykuły 108 i 109 Karty Narodów Zjednoczonych. To wymagałoby jakby zmiana procedury głosowania, czy jakakolwiek inna zmiana w ramach ONZ wymagałaby po prostu zgody wszystkich stałych członków obecnych, czyli wszystkich tych pięciu państw stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Ale co wiemy, jest po prostu tak niesamowicie mało prawdopodobne, że raczej nie ma szans na to. Nigdy nie zrezygnują, jak tak samo moi przedmówcy już powiedzieli o tym. Natomiast też chciałabym zwrócić uwagę na to, że zdarzało się już w historii, że właśnie w sytuacji takich impasów głównie zgromadzenie ogólne poszukiwało jakiegoś punktu wyjścia i pojawiały się też ciekawe inicjatywy z tego powodu. Na przykład Uniting for Peace z organizacji 1950 roku w momencie kryzysu na Półwyspie Koreańskim, kiedy wtedy Związek Radziecki bardzo torpedował pracę zgromadzenia ogólnego, proszę Rady Bezpieczeństwa. No i uchwalono, zgromadzenie ogólne uchwaliło tę rezolucję, która stwierdzała, że we wszystkich wypadkach, które stanowią zagrożenie dla pokoju, łamania pokoju lub aktów agresji, a Rada Bezpieczeństwa z powodu braku jednomyślności stałych członków przestaje być odpowiedzialna, no to wówczas uaktywniała się w tym zakresie pokoju i bezpieczeństwa, także zgromadzenie ogólne. No, bardzo to było kontrowersyjne, ale jakby zostało jakby zaakceptowane przez społeczność międzynarodową. Druga taka inicjatywa to było znacznie późniejsza, z 2005 roku, na przykład Responsibility to Protect. Właśnie to też pan powiedział, pan doktor. To dotyczyło już sytuacji ludobójstwa, zbrodni wojennych, czy zbrodni przeciwko ludzkości, czystek etnicznych. Jeżeli by właśnie takie sytuacje zdarzały się na terytorium państwa, które nie jest w stanie tym zapanować, no to według tej rezolucji to cała społeczność międzynarodowa powinna przyjąć za to odpowiedzialność, znowu w duchu tego obowiązku Głównego Rady Bezpieczeństwa, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa. Oczywiście obie te rezolucje były i są dalej bardzo kontrowersyjne, ale jest to jakieś, trochę nie wiem, czy trochę wskazówka, czy może jakaś zachęta, żeby próbować gdzieś tymi innymi drzwiami otwierać możliwości reagowania na właśnie pokój, bezpieczeństwo, niekoniecznie przez forum Rady Bezpieczeństwa, co oczywiście jest bardzo trudne, jest bardzo kontrowersyjne, ale te właśnie mechanizmy soft law, może to jest droga. Na razie, szczerze powiedziawszy, no, nie ma innego sposobu, nie ma innych koncepcji, bo wszystkie one gdzieś tam sprowadzają się właśnie do rozszerzenia składu, ale to rozszerzenie składu nie będzie się nigdy wiązało z pozbawieniem dotychczasowych pięciu członków ich prawa weta. Więc znowu wracamy do punktu wyjścia, do którego wracamy od wielu lat w tej dyskusji. Tak, to Republika Federalna Niemiec dokonała rozpoznania dyplomatycznego na naszą rzecz, bo zapytała się Francji, czy w ramach europejskiej suwerenności byłaby gotowa przeznaczyć swoje miejsce dla Unii Europejskiej, a swoją broń atomową przeznaczyć jako
środek odstraszania potencjalnych agresorów dla całej Unii. Odpowiedź brzmiała nie i tym samym dalsza dyskusja stała się bezprzedmiotowa. A pocieszenie, że Anglia straciłaby razem z Francją w takim razie miejsce, już teraz się nie stosuje, bo Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. Spoglądam raz jeszcze w stronę publiczności. Czy być może ktoś przemyślał kwestię tego, jakie pytanie chciałby zadać? Tak, mamy osobę chętną, więc śpieszę z mikrofonem, żeby była pani słyszalna. Prosiłbym tylko, aby istotni były to pytania, więc zdania zakończone w sposób wyrazisty pytajnikiem. Dzień dobry. Ze strony, z kwestii czysto dyplomatycznej, tutaj pytanie do pana dyrektora. Powiedział pan, że tutaj był ogólny wniosek w tym pytaniu, iż Polska powinna, przepraszam, nie jestem przyzwyczajona do adaptacji, że Polska powinna mieć autorytet w państwach, w mocarstwach właściwie, w naszym tutaj strategicznym sojuszniku w USA, kiedy czy tak naprawdę to by było właściwe, tak jak już później było mówione, że nasze cele tak naprawdę są, powiedziałabym, bezpieczne, czyli bezpieczeństwo narodowe, poszanowanie prawa międzynarodowego. Nazwałabym to właśnie je bezpiecznymi celami, które nie są w żaden sposób kontrowersyjne, dzięki temu być może mamy i mieliśmy pozycję w tych strukturach ONZ-u. Natomiast jak to ma się do małych państw, które mają problemy i które trzeba też pilnie rozwiązać? Nie chodzi tylko o wojny, ale wszelkiego rodzaju kataklizmy. Jak? Może inaczej, żeby był pytajnik na końcu. Czy jest szansa, że faktycznie na drodze dyplomatycznej da radę przedstawicieli tych państw, czy w ogóle te państwa, żeby zasiadały w którejkolwiek radzie, żeby miały faktyczny głos, nie tylko jeśli chodzi o mocarstwa, tylko właśnie, żeby skupić się na tych mniejszych państwach również? Znak zapytań. Bardzo dziękuję. Najlepszy sposób, żeby wypowiedź skończyła się znakiem zapytania, to jest powiedzieć, jak się państwo do tego odniosą. Tak. Jak się państwo do tego odniosą? Dziękuję. W pani wypowiedzi było kilka małych różnych pytań, więc moja odpowiedź również będzie taka wielotorowa. Budowanie autorytetu państwa jest nam potrzebne zarówno w stosunku do mocarstw państw średnich, jak i małych. To jest zadanie, że tak powiem, ogólne, które nas wzmacnia. Bez względu na to, kto na nas patrzy. I to jest element, który buduje nasze bezpieczeństwo. No, tak trywialnie dosyć powiem, trudniej jest napaść na państwo, które jest powszechnie szanowane, znane, rozpoznawalne i które wnosi pozytywny wkład w debatę międzynarodową. Dlaczego w listopadzie zeszłego roku 230 polskich żołnierzy pojechało na misję pokojową UNIFIL do Libanu? Dlaczego? Czy my mamy nasze bezpośrednie interesy w Libanie? No pewnie nie. Pojechaliśmy tam po to, bo jest to zadanie całej społeczności międzynarodowej, by dbać o bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu. Tak? Pojechaliśmy tam niejako oferując coś od nas, z naszych zasobów, na rzecz pokoju międzynarodowego. Dlaczego świadczymy pomoc humanitarną, pomoc rozwojową? Budujemy, dajmy na to, w Kenii studnie. Czy budowaliśmy? CPM kiedyś to realizował, teraz jest najbardziej w Libanie aktywny, ale nie tylko. No też nie dlatego, że tam mamy jakieś konkretne nasze interesy do załatwienia. Nie, tylko poprzez takie działania budujemy wizerunek państwa jako poważnego gracza, aktora, odpowiedzialnego za wspólne wyzwania. I myślę, że to jest tak naprawdę cała polska polityka zagraniczna i również działalność pomocowa temu ma służyć.
I wracając trochę, bo było tu pytanie, co powinno się stać naszym mottem na wiele dziesięcioleci. Mówiliśmy wspólnie, zgodziliśmy się dalej prawo międzynarodowe, międzynarodowe prawo humanitarne, ale tą trzecią odnogą, którą bym wymienił i nawiązał do pierwszego panelu, świadczenie pomocy zagranicznej państwom, społecznościom objętym biedą, konfliktem, to powinien być cel dla nas na dziesięciolecia. Dlaczego? Dlatego, że w skali 200 niemal państw świata Polska jest państwem bogatym. My na co dzień sobie tego nie uzmysławiamy, ale tak jest. I będziemy coraz bogatsi, a zobowiązanie też społeczności międzynarodowej wobec nas będzie rosło, żebyśmy się dzielili tym bogactwem, doświadczeniami i tak dalej. To też chodzi o to, żeby potem móc liczyć na pomoc innych, to musimy innym czasem pomóc. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mielibyśmy pytanie do panelu? Tak, widzę, że mamy kolejną osobę, która się zgłasza. Raz jeszcze użyczę mikrofonu. Dwa pytania. Pierwsze dotyczące reformy systemu ONZ-u, w tym włączenia do organizacji ugrupowań integracyjnych, jest kwestia Unii Europejskiej i obecności w ONZ, jest kwestia obecności integracyjnych ugrupowań w Afryce, na ile te dwie bardzo mocne podmioty powinny zacząć uczestniczyć w grze już na forum ONZ-u, a drugi dotyczące prawa międzynarodowego, bo są pewne kwestie, które musimy rozwiązać globalnie, to jest internet, to są zmiany klimatu, to jest także postęp naukowo-techniczny, w tym pewne prace już, które są na granicy bezpieczeństwa globalnego, to jest badania genotypu, transhumanizm, te kwestie projektowania człowieka, na ile prawo międzynarodowe może nam położyć na stole pewne regulacje, które nam po pierwsze pewne od strony moralnej pewne sprawy wyjaśnią, a po drugie od strony praktycznej umożliwią kontrolę, bo przecież rządy narodowe nie są tak naprawdę w stanie kontrolować tego typu prac, ujednolicenia pewnych reguł gry w tych kwestiach. Na ile wspólnota międzynarodowa jest gotowa podjąć wyzwanie, opracować, przyjąć i wdrożyć wraz z organami nadzoru regulacje dotyczące naszej przyszłości. Dziękuję. Nie było wskazanego konkretnego adresata, więc kto z Państwa się poczuwa? Dobrze. To jeżeli chodzi o pytanie, może zacznę od pytania drugiego. Jeżeli chodzi o kwestie związane z regulacją internetu, z tymi kwestiami klimatycznymi, bioetycznymi, w dużej mierze, to rozumiem, w gruncie rzeczy to zahacza to, co Pan spytał. Powiem tak, te działania są podejmowane i niestety ponownie, podobnie jak w innych przypadkach, mamy do czynienia z dość dużą rozbieżnością interesów między państwami demokratycznymi i państwami niedemokratycznymi. Tak jak wspominałem, Chiny na przykład mają swoją wizję regulacji internetu, popierają ją w dużej mierze Rosja, a także część państw niedemokratycznych, natomiast państwa demokratyczne dążą do czegoś innego. Problem polega na tym, żeby doszło do wypracowania jakichś rozwiązań, wynegocjowania określonych umów międzynarodowych, potrzeba konsensusu, a przynajmniej one mają wtedy przynajmniej większy sens, jeżeli rzeczywiście są w stanie zebrać powszechną akceptację wszystkich stron i potem, jeżeli rzeczywiście tak, stronami takiej konwencji są wszystkie państwa. Jeżeli nie, no to mamy do czynienia z sytuacjami, w których ta erozja takiego reżimu jest możliwa. Na przykład zmierzam do wspomnianego przeze mnie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Tak? Niestety wiele państw nie stało się stronami tego Trybunału i obecnie mamy do czynienia z sytuacjami, w których część państw występuje, tak? Bo widzi, ok, nie będziemy tutaj, za przeproszeniem, bo mówię bardzo kolokwialnie, nie będziemy frajerami, ileś państw nie przystąpiło, tak? Nie przystąpiło parę dużych mocarstw, tak? Stany Zjednoczone, Chiny na przykład przecież nie. I dlaczego my tutaj mamy się wystawiać na strzał, tak? I problem polega na tym, to jest ten sam problem, który właśnie wystąpi również w przypadku na przykład właśnie internetu czy innych rzeczy, że no, część państw, znaczy jeżeli nie stworzymy instrumentów, które będą inkluzywne i które będą jakoś satysfakcjonować w miarę wszystkich,
no to mamy do czynienia z taką sytuacją, że będzie ten niestety tak zwany rajd do tego najniższego wspólnego mianownika. I na przykład jeżeli chodzi o kwestie bioetyczne, to ponownie mamy do czynienia z sytuacją, gdy na przykład, nie wiem, w państwach zachodnich mamy różnego rodzaju komisje bioetyczne powoływane w celu na przykład rozpatrywania różnego rodzaju projektów grantowych itd., itd. i kładzie się na to duży nacisk, tak, na to, żeby rzeczywiście nie doprowadzić do pewnych zachowań, które, pewnych praktyk, które mogłyby wpłynąć no, na przyszłość ludzkości dosłownie. Tak. Natomiast no, w gruncie rzeczy na przykład to rozwój genetyki czy innych tego rodzaju nowoczesnych kwestii związanych tutaj z tym zdrowiem reprodukcyjnym w Chinach jest dużo dalej idący, właśnie dlatego, że oni takich ograniczeń nie mają. Tak? Natomiast no, problem polega na tym, że jakby pytanie właśnie, czy rzeczywiście chcemy dążyć do rozwoju za wszelką cenę, tak? Czy jednak nałożyć tu jakieś nasze wspólne moralne, powiedzmy, ograniczenia, ale pytanie, czy takie wspólne moralne ograniczenia mamy, tak? No i właśnie ponownie wracamy do tego, że jednak ten rozdźwięk jest. Jak do tego, czy się uda to rzeczywiście coś tam sensownego wynegocjować, to jest pytanie otwarte. Czy mógłby Pan przypomnieć jeszcze pierwsze pytanie? Jeszcze chodzi o już wiem. I dopuszczenie Dobrze. Okupowań integracyjnych. To powiem tak, króciutko tylko, bo to też nie chciałbym zabierać głosu następnym prelegentom. Jeżeli chodzi o współpracę, znaczy o działalność organizacji integracyjnych, one mają pewną rolę już na MWNZ-cie, dlatego że doszło do podpisania różnego rodzaju umów takich o współpracy, zresztą warto oczywiście wskazać, że przecież w ogóle w Karcie Narodów Zjednoczonych jest oddzielny rozdział dotyczący organizacji regionalnych, tak, i wiele z tych organizacji przynajmniej zyskuje status regionalnych i jest w stanie wówczas jakąś tam rolę pełnić, ale tu jednak głównie chodzi o zachowanie pokoju i bezpieczeństwa, więc powiedzmy no, pytanie, na ile część organizacji, które już mają stricte gospodarczy profil, w ogóle coś takiego by robiły, no prawdopodobnie nie chcą, tak? Na przykład, nie wiem, ASEAN, wydaje mi się, że nie jest organizacją Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, że nie jest organizacją, która by tutaj chciała jakoś mocno w tej dziedzinie zachowania pokoju i bezpieczeństwa się aktywizować, ale do czego zmierzam, to po prostu, że są tego rodzaju umowy i ta współpraca jest, tylko rzeczywiście no, trudno byłoby pewnie się spodziewać możliwości ich zaangażowania, powiedzmy, organizacji, na przykład przedstawicieli organizacji na równi z państwami ze względu na zasadę, zgodnie z którą po prostu członkami organizacji są państwa, tak? Więc to wymagało prawdopodobnie jakichś zmian w karcie. Chyba że szukamy jakichś alternatywnych statusów, na przykład właśnie formy kooperacji pomiędzy organami różnego rodzaju ONZ-owskimi, a na przykład właśnie przedstawicielami tych organizacji jakiejś pewnego rodzaju rady czy innego rodzaju rzeczy, te być może można byłoby powołać, ale to jest oczywiście nie pytanie do nas ostateczne. Dziękuję. Ja tylko dodam a propos sytuacji organizacji międzynarodowych, organizacji regionalnych, że one oczywiście nie mogą mieć, nie będą miały statusu państw i ich uprawnień, natomiast już w praktyce działania ONZ-u one odgrywają aktywną rolę, to znaczy przedstawiciel czy to Unii Europejskiej, czy Unii Afrykańskiej, czy OBWE, ASEANu się wypowiadają. Często już po państwach następuje moment, kiedy, a teraz przemawiają obserwatorzy, bo większość z tych organizacji ma status obserwatorów w ONZ-cie, więc ich głos jest coraz bardziej brany pod uwagę. Podobnie zresztą się dzieje z organizacjami pozarządowymi. Ich głos w niektórych ciałach, na przykład w Radzie Praw Człowieka, po każdym segmencie dyskusji jest segment dla organizacji pozarządowych. Więc to jest, myślę, ONZ powinien się otwierać na takie rozwiązania, bo no, społeczność międzynarodowa to jest znacznie szersze grono niż tylko państwa i rząd. Tak, to ja się może najpierw odniosę do tego drugiego pytania, z którego zaczęliśmy dyskusję na temat właśnie rozwoju prawa międzynarodowego w tych takich mocno kontrowersyjnych obszarach. Byłem na przykład naukowo zajmuję się kwestią autonomicznych robotów i ich zgodnością z prawem międzynarodowym. Jest to jedna z takich kwestii też również. Jest tak, że prawo międzynarodowe nigdy właściwie nie nadążało za rozwojem, postępem. Raczej reagowało na pewne nowości technologiczne, na pewne nowe zjawiska. Ale też chciałam zwrócić uwagę, że współcześnie nie mamy raczej do czynienia z epoką traktatów. Państwa nie są skore do zawierania nowych traktatów raczej posługiwania się mechanizmami soft law, jakichś guidelines, innych rekomendacji, bo po prostu traktaty się nie sprawdzają.
państwa już niechętnie wiążą się tak konkretnymi, zawartymi na piśmie zobowiązaniami międzynarodowymi, które można wprost wskazać, że zostały naruszone potem, to po pierwsze, to jest taka pierwsza przeszkoda. Ale w tych kwestiach, które pan wspomniał, jeśli chodzi o klimat, no klimat właściwie stał się jedną z priorytetów teraz ONZ i chyba najwięcej atencji jest poświęcane teraz właśnie klimatowi. A też uważam, że oczywiście dobrze mieć jakieś regulacje konkretne dotyczące czy właśnie biotechnologii, czy właśnie autonomicznych robotów, ale to nie do końca jest tak, że przez to, że nie mamy konkretnego zakazu czy konkretnej regulacji w danym obszarze, to już znaczy, że to jest w jakimś, to zawsze będzie zgodne z prawem międzynarodowym, bo po prostu mamy raz, że jeszcze zwyczaj cały czas, dwa, to po prostu szereg, odwołujemy się do po prostu trochę innymi drogami, na przykład autonomicznych robotów, to, że nie ma jakichś regulacji teraz, to nie znaczy, że z całą pewnością możemy powiedzieć, że są zgodne z prawem międzynarodowym, bo na przykład możemy się odwołać do kwestii części prawa do życia, jaką jest godność ludzka, czy na przykład prawa do prywatności, które takie autonomiczne roboty naruszają. Więc no, to jest jakaś ucieczka, prawda, w tym, jak można to regulować. No, musimy się z tym pogodzić. W taki sposób funkcjonuje społeczność międzynarodowa. Dwa. A drugie pytanie, czy organizacje regionalne? No to wymagałoby absolutnej jakiejś tam rewolucji w rozumieniu naszym prawa międzynarodowego. To, że organizacja międzynarodowa to jest, skupia po prostu państwa i skupia, tak jak ONZ, jedną z głównych ich zasad jest suwerenna równość państwa, a nie innych podmiotów. Ale nie należy się tym przejmować, moim zdaniem, dlatego że to, co jest chyba, powinno być jedną z największych zalet współczesnego multilateralizmu, to właśnie współpraca ONZ z organizacjami regionalnymi. Po to te organizacje regionalne powstają, że jednak najlepiej skupiają te interesy danego regionu, znacznie lepiej niż robi to ONZ, mam wrażenie, jeśli chodzi o stricte typowe dla danego obszaru, regionu problemy, wyzwania. Więc należałoby raczej promować taką współpracę pomiędzy tymi organizacjami. Tak, i to konkluduje moją odpowiedź na te dwa pytania pana. Szanowni Państwo, dokładnie w tej chwili wyczerpaliśmy czas przeznaczony na ten panel. Dziękuję bardzo panelistom za te głosy, dziękuję Państwu za Państwa uwagę. Nie powiem, że reszta jest milczeniem, bo na pewno jeszcze będzie dyskusja kuluarowa, ale na pewno reszta jest ciężką pracą, więc polskim dyplomatom życzymy, aby ta ciężka praca była jak najbardziej owocna. Czy ja mogę mieć pytanie? Proszę. Szanowni Państwo, wstyd się przyznać, pierwszy raz jestem w Łodzi. Czy ktoś z publiczności mógłby mi powiedzieć, jak na Piotrkowską? To wskażemy drogę. O, dziękuję. Nie będzie z tym problemu. To raz jeszcze bardzo Państwu dziękuję. Prosiłbym o oklaski dla panów. Thank you.